Każdy chce mieć jak największą ilość gemów w Pet Simulator 99. Jeśli wezmę 3 najlepsze metody według wielu osób i powiem wam, która jest najlepsza, to opłaca się robić, a czego nie warto. A dzisiaj za darmo do wygrania będziecie mieli Huge Cupcake'a z Charm and Strength, ale to musicie oglądać ten film do samego końca. Pierwsza metoda to oczywiście farmienie. I możemy farmić albo na VIP-krainie, albo na ostatniej mapie. To jest lepsze, zaraz się dowiemy. Oczywiście do farmienia będę miał dokładnie taki sam skład petów, taką samą flagę, takie same potki, ale na początku sobie odpalmy tylko co by tu możemy odpalić. Na pewno potkę Diamonds Potion 5, dodatkowo niech będzie 20 Rainbow Fruków, apel na strękwa, standardowo orange, możemy jeszcze odpalić pineapple, dodatkowo jakieś kości na 20, kaczuszki 10, to możemy odpalić wszystkie, jakieś 20 ciastek, 19 candy cane'ów, potkę na strękwa, nawet taką na damage, enchanty mam założone Diamonds 5 i na nich będę dzisiaj operował, ale pamiętajcie, że itemy możecie mieć słabsze, enchanty możecie mieć słabsze, tylko te efekty będą troszeczkę gorzej działały. No bo na przykład między Diamonds 4 a Diamonds 5 jest dosłownie 5% na książce. Możemy też sobie pojąć pod Kena Speeda, Razer Huntera, bo czemu nie? No i dobra, i stawiamy flagę i zobaczymy ile zarobię przez 5 minut diamentów stojąc sobie tutaj. O nie, zresetowały mi się gemy, ale spokojnie liczę to. 2000 years later. 5 minut się aktualnie kończy. Wyszło mi 12 450 gemów w 5 minut. Ja sobie ten kalkulator zostawię. Wyczyszczę sobie naszą krainę i teraz zmienię enchanty na takie po mojemu. 2 krytykale, 2 strong petsy, 3 diamondsy i 1 magnet. Następnie klikam sobie autofarma, następnie przechodzę tutaj, klikam sobie diamond i odpalam sobie też tego owoca, tego, żeby było równo. Okej, tu już wam muszę powiedzieć, że to jest 15 razy lepszy sposób. W takim tempie mi tu nawet kalkulator nie będzie potrzebny. No i jak widzicie, kolejne 5 minut się kończy, a tutaj mamy zebrane 25 5,5 tysiąca. I w tym teście nie doliczam wszystkich rzeczy, które wydropiłem w te 5 minut, a są to 32. Tak z czystej ciekawości, bo jest prawie 7,5 miliona diamentów zarobionych w przeciągu 24 godzin. 7,5 miliona, ponad 2 huge. Plus dodając do tego wszystko to, co sobie wydropimy do ekwipunku, 10 milionów dziennie. Zanim sprawdzimy sobie naszą VIP-krainę, która znajduje się tam, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za mailboxy, jest ich znowu bardzo dużo i sobie pootwieramy, co tu będzie. Pozdrowisz na odcinku, pozdrawiam bardzo serdecznie, dzięki za Cat Hairboarda. Pozdrowisz Atak Jasny, dzięki za ekskluzywa tej Atak Wysodrugiego. Niestety nie dodaję do znajomych za ekskluzywy, ale bardzo serdecznie dziękuję, tylko odrzucę. Pojeździ sobie, dzięki za balon Hairboarda. Nie, zapomniałem wbić gemy do klanu, ale dzięki za ekskluzywa. Luki, dzięki za ekskluzywa. Babajowa, pozdrawisz, pozdrawiam również. Siemano, siema, pozdrawisz stolica Francji to Paryż, dzięki. Pozdrowisz, pozdrawiam, jasne, dziękuję. Pozdrowisz, jasne, że pozdrawiam, klucha. Dzięki wielkie za ekskluzywy, jesteście naprawdę wielcy. A my sobie przechodzimy na VIP arenę. Tutaj niestety dropów nie dostaniemy. No i dobra, wchodzimy, odpalamy Diamond flagę i teraz 5 minut i zobaczymy ile zarobię gemów w 5 minut tutaj. Oczywiście mam założone takie enchanty, no bo tutaj mi się critical ani nic takiego nie przyda. Możemy zaobserwować 1800 w minutę, czyli 9000 na 5 minut. Czyli nie dosyć, że tutaj nie dostaniecie żadnego przedmiotu, to jeszcze musicie mieć VIP-a za 400 Robux, więc niestety na VIP-krainie aktualnie nie opłaca się farmić. Ale jestem naprawdę mega zszokowany, ile tutaj możemy zarobić tych gemów. Aż wiecie co, pójdę sobie na Crimson Forest i zrobię Diamond 6, ze względu na to, że to jest dodatkowe 5%, a mi się to na pewno bardzo mocno przyda. Chociaż u innych twórców widziałem, że fortuna jest lepsza od tego enchantu, pomimo że on na papierze ma 5% więcej. Może sobie kupię jedną fortunę. O, tu już pierwsza, tylko w jakiejś dobrej cenie, czy nie? 900 000 to optymalna cena. Diamond 6 za 900 000 inwestujemy? No dobra, no już zainwestuję, no. No i teraz to są enchanty. To mi ten domek znikł. Ale serio, zobaczcie jak to leci. Ja w 10 sekund 1000 zarobiłem. I to też leci mi wolniej, bo farmię tą skrzynkę, szybko ją rozwal, dobra. I to przypominam bez koktajlu. No wygląda to pięknie, ale zróbmy sobie też inne rzeczy na diamenty. Albo wiecie co, ja te 3 minuty tu jeszcze postoję, niech się pozarabiają. 1 hour later. 30 000 gemów, nawet więcej niż ostatnio. To jest już ponad 8,5 miliona na dzień. I te mami dycha wpadnie minimum. Następnym sposobem jest otwieranie jajek. Teraz się zapytacie, jak to otwieranie jajek? Po prostu otwieracie jajka i sprzedajecie pety potem, no logiczne. Ja sobie zdejmę te enchanty, no zdejmę je sobie. Założę enchanty na laka, żeby mieć dużo większe szczęście. 1,15%. Spokojnie, potkę też mam, jak widzicie. Robię jeszcze screena moich najlepszych petów, tak żeby wiedzieć, co mam i otwieramy przez 5 minut. Tylko do tego sposobu niestety najpierw będziecie potrzebowali czasu, żeby sprzedać te pety, potem będziecie potrzebowali zainwestować bardzo dużo robuxów, żeby mieć takie game passy jak ja. Więc ten sposób jest tylko dla osób, które mają robuxy tak naprawdę. 2000 years later. Jestem z powrotem, liczymy. Wydropiłem 11 Rainbow Teddy Bearów, to łącznie da mi 11 tysięcy około, a reszta petów aktualnie jest mocno średnia, więc wydaje mi się, że zamknąłbym się w okolicy 20, maksymalnie 25 tysięcy. Więc jak widzicie, ten sposób jest gorszy, będziemy potrzebowali więcej czasu na to, żeby sobie oczywiście te pety sprzedać, o ile się w ogóle sprzedadzą, i jeszcze musieliśmy zrobić ogromną inwestycję w postaci robuxów. Nie pyli się. Jest jeszcze jeden sposób, no ale on jest najtrudniejszy i chodzi o handlowanie na trading plazie. Czyli powiedzmy kupujemy takiego Huge Happy Rocka za 3 miliony gemów, sprzedajemy za 3 miliony 200. Tutaj nie da się określić niestety, ile zarobimy w godzinę. Mogą to być miliony, setki, tysiące, a możemy stracić drugie tyle. I potrzebujemy jakiś wkład własny, no nie? Dla przykładu mój Titanic Cosmic Pegasus jeszcze kilka dni temu był warty 210 milionów, aktualnie jest warty chyba 260 czy 265. Więc widzicie, tutaj mamy gifty po 555 tysięcy, tu po 600, więc możemy kupić na przykład takiego gifta za 555 tysięcy i sprzedać go za 580. No chociaż to jest ryzyko, no nie? A tu już w ogóle są po 675, tu nawet po 700. Na tym sposobie gracze dorobili się dosłownie swoich majątków, i to tych największych majątków zawsze na tradingu. Ale to musicie cały czas siedzieć, sprzedawać, kupować, patrzeć okazję, śledzić ceny. A co jeżeli w tym sposobie nie dałbym magnata, tylko Strong Petsa 5 jeszcze jednego? Możecie tak sobie kombinować, a jeżeli macie mniejszą ilość slotów, no to zamiast 3 Diamondsów wrzućcie sobie 2, albo odgraniczcie jednego Criticala, czy jednego Strong Petsa, tak żeby każdego enchantu było po jeden minimum. I Diamonds, Critical, Strong Pets. Nie, jednak tak magnet musi być, tak, magnet musi być. Więc ja zdecydowanie wybieram ten sposób, bo ani tutaj nie musicie śledzić cen, ani z takiego stoicie i farmicie te gemy. No ale jeszcze w kilka chwil możecie zarobić ponad 3 miliony gemów. Ponieważ żeby wygrać takiego Huge Cupcake'a, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napiszcie słowo diamenty oraz wasz nick z Robloxa. A ja jeszcze coś zrobię specjalnie dla biegniejszych widzów. Nałożę tylko tyle enchantów, okej? Pety rozumiem, też nie każdy ma takie jak ja i nie każdy ma taką samą ilość petów jak ja. Ejką, trochę się je ściąga. I założę 50 takich teddy bearów rainbow, okej? Jeden taki kosztuje 1000 aktualnie około. I mamy równą 50, żeby nie było. Enchanty też, a nie, czekajcie, przepraszam, tak, i robimy sobie tak. Albo nawet nie dam 6, tylko 5, dobra? Criticala też dam 5, Strong Petsa też. No i zobaczmy, czy ten sposób działa, czy nie działa. Właśnie mi się skończyła flaga na Diamondsy i zarobiłem ponad 2000, około 2200, 2300 w przeciągu jednej minuty. To nadal jednego huge'a w przeciągu dnia zarobicie. Mając tylko takie pety, tylko takie enchanty, i owoce też już mam poodpalane na około 10. I pamiętajcie, że jest jeszcze Fortune Flag, który wam jeszcze te diamenty zbustuje.